Informacja do zadań od 30 do 32. Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu. I mamy tutaj rozpisany schemat reakcji. Po drodze właśnie powstaje nam ten metanian, czy też mrówczan etylu. Zadanie 30. Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy związków Q, X, Y i Z. No i mamy do wyboru różnego rodzaju kombinacje na temat tych związków. Warto sobie prześledzić, co tutaj w ogóle się dzieje. Otóż reakcja, w której Y przechodzi w metanian etylu, to jest reakcja, w której kwas reaguje z alkoholem. I mamy tutaj ten kwas mrówkowy nad strzałką, co oznacza, że Y będzie alkohol. No i teraz pytanie, jaki alkohol? Będzie to po prostu etanol, czyli CH3CH2OH. Skoro etanol, no to widzimy od razu, że odpada nam wariant A, bo nie pasuje tutaj metanol. Następnie X. X ma nam dać po reakcji z wodą w środowisku kwasowym ten oto alkohol, więc jest to najzwyklejsza addycja elektrofilowa alkenu. A tym alkenem będzie nic innego jak eten, więc odpada nam od razu wariant C. Następnie w podpunkcie Q po reakcji z roztworem KOH etanolowym na gorąco ma nam powstać etylen. Co takiego się dzieje w tej reakcji? Otóż mamy tutaj chlorowcopochodną i tą chlorowcopochodną będzie chloroetan, czyli CH2, CH3 i tutaj możemy dać Cl. No niestety nie eliminuje nam to żadnego z wariantów, bo zarówno B i D ma chloroetan, natomiast zweryfikuje nam to ostatni wariant. Co jest tym związkiem Z? No jeżeli mamy tutaj ester i dodajemy NaOH, to w takiej sytuacji zakładamy, że to będzie hydroliza zasadowa, czyli po prostu HCOO, Na nam powstanie, mrówczan czy też metanian sodu, a oprócz tego powstanie nam alkohol, z którego ten ester pochodzi, czyli CH3, CH2OH, etanol. Więc to, co nam tutaj prawidłowo pasuje, a w zasadzie to, co wydedukowaliśmy, że odpada nam metanolan sodu, bo on w tym miejscu nie powstaje, a powstaje metanian sodu. Stąd też jest dokładnie wariant B. I ten wariant trzeba było oznaczyć, aby uzyskać pełen punkt za zadanie 30.